Asteroidy pojawiają się na naszej planecie częściej niż mogłoby nam się wydawać. Około 17 tysięcy z nich odwiedza nas każdego roku. Prawdopodobnie widziałeś przynajmniej jedną w swoim życiu, na przykład podczas obserwowania spadających gwiazd. Gdy przechodzą przez ziemską atmosferę, można zauważyć ich jasne, świecące ogony. Oczywiście pięknie wyglądają tylko na niebie. Gdyby dotarły do Ziemi, konsekwencje mogłyby być katastrofalne. Na szczęście dla nas większość z nich eksploduje 50-80 km nad powierzchnią. Ich masa jest zbyt mała, aby mogły wytrzymać taką podróż do końca. Większość pozostaje więc dla nas niegroźna. Nie można ich jednak lekceważyć. Zacznijmy od tych najmniejszych. Asteroidy o rozmiarach od 0,3 do 1 metra są mniej więcej wielkości człowieka. Na szczęście to zbyt małe rozmiary, aby wyrządzić realne szkody. Najczęściej wybuchają w atmosferze, nie docierając nawet do jej dolnych warstw, ale jednocześnie za każdym razem rozpryskują nad powierzchnią tony energii. Wielkość od 4 do 4,5 metra to mniej więcej wysokość żyraw i mamutów. Te większe meteoryty trafiają do nas rzadziej, raz na półtora roku. Podobnie jak poprzednie, również nie stanowią poważnego zagrożenia, ale wydzielają znacznie więcej energii. 9 metrów, wysokość 3-4-piętrowego budynku. Takie asteroidy odwiedzają nas raz na 10 lat. Robi się poważnie. To ciało niebieskie jest w stanie wytworzyć falę, która może zniszczyć całe miasto. Sami rozumiecie, jak katastrofalne byłyby skutki jej uderzenia w ziemię. 20 metrów, wielopiętrowy budynek. Odwiedzają nas raz na 60-70 lat. Dobra wiadomość, eksplodują na wysokości około 19 km nad ziemią. Uwolniona przez nich energia po zderzeniu mogłaby zniszczyć całe województwo. Zła wiadomość. Taka asteroida niedawno nas odwiedziła, a konsekwencje były dość ciężkie. Miało to miejsce w mieście Czelabińsk. 15 lutego 2013 roku, około 9:20 lokalnego czasu, gigant zwolnił w ziemskiej atmosferze, a następnie rozpadł się na małe kawałki na wysokości 23 km nad ziemią. Części te następnie rozleciały się w różnych kierunkach, rozbiły okna w całym mieście i uszkodziły wiele budynków, w tym domy i szkoły. Skala zniszczeń była dosyć poważna i naprawa zajęła sporo czasu. 1615 osób zostało rannych, ale na szczęście obyło się bez ofiar. Przynajmniej na tę chwilę jesteśmy bezpieczni. Następna taka asteroida może do nas przybyć dopiero w latach 2070-2080 i nikt nie ma pewności, gdzie dokładnie wyląduje. Przechodzimy dalej. 90 metrów, wysokość Statuły Wolności. Takiego giganta można zobaczyć raz na 4,5 tysiąca lat. I to jest pierwsza asteroida na naszej liście, która rzeczywiście może rozbić się o Ziemię. Konsekwencje mogłyby być katastrofalne. Byłaby w stanie zburzyć całe miasto i doprowadzić do spalenia sąsiednich terenów. Co ciekawe, niektórzy byli świadkami lądowania takiego meteorytu na naszej planecie. Katastrofa Tunguska jest największą eksplozją asteroidy, jaką ludzie kiedykolwiek widzieli. Miała miejsce 30 czerwca 1908 roku w Tajdze w środkowej Syberii. Świadkowie opowiadali, że meteoryt był jasny, niczym drugie słońce, i czuć było falę ciepła, gdy zbliżał się do Ziemi. Eksplozja nastąpiła w pobliżu rzeki i powaliła drzewa w promieniu 40 km, a jej dźwięk można było usłyszeć nawet setki kilometrów od miejsca zdarzenia. Doszło też do ogromnych pożarów lasów. Burza magnetyczna, jaka powstała w wyniku tej kolizji, trwała aż 5 godzin. Skutki były katastrofalne, ale być może to wcale nie najgorsze, co czeka ludzkość. 99942 Apophis, 370 metrów. Jest nieco większy od wieży Eiffla. Ten meteoryt, odkryty przez naukowców w 2013 roku, będzie naszym kolejnym gościem. Zderzenia o takiej sile zdarzają się raz na około 100 tysięcy lat, a kolejne stopniowo się zbliża. Siłę takiego wybuchu można porównać z siłą katastrofalnej erupcji wulkanu Krakatoa w 1883 roku. Uważa się, że była to jedna z najbardziej niszczycielskich erupcji w historii. Spowodowała straszliwe tsunami. 160
165 miast i osad zostało całkowicie zniszczonych, a kolejne 132 doznały uszkodzeń. Ludzie na całej kuli ziemskiej mogli przynajmniej w pewnym stopniu odczuć skutki tego wybuchu. Taka asteroida pozostawiłaby po sobie prawie 6-kilometrowy krater i prawdopodobnie będziemy mieli z tym do czynienia w odległej przyszłości. Ale bez paniki, do 2070 roku meteoryt będzie oddalony od nas o prawie 280 milionów kilometrów. Jesteśmy więc bezpieczni przez co najmniej 100 lat, a nawet więcej. Poza tym nasza planeta przeżyła już coś znacznie gorszego. 1 kilometr. To więcej niż najwyższa wieża na świecie, dubajska Burj Khalifa. Takie zderzenia mają miejsce raz na 500 tysięcy lat. Nie jesteśmy pewni, kiedy podobna kolizja miała miejsce po raz ostatni. Około 70% naszej planety jest pokryte wodą. Gdyby takie meteoryty wpadły do oceanu, znalezienie ich śladów byłoby niezwykle trudne. Możemy jednak przewidzieć potencjalne konsekwencje. Fala przetoczyłaby się przez całą półkulę. Krater miałby około 14 km średnicy, a to oznaczałoby już kompletną katastrofę. Ostatnie zdarzenie o takiej sile miało miejsce około 26-28 milionów lat temu. Była to erupcja superwulkanu Ragarita, który znajduje się w południowo-zachodniej części Colorado w USA. Podczas tego monstrualnego wybuchu została zniszczona znaczna część obecnego stanu Colorado, ale w historii ludzkości znany był jeszcze większy meteoryt. Skutki tego uderzenia były ogromne i nieodwracalne dla zamieszkujących Ziemię gatunków. Myślę, że wiesz, o czym mówię. Meteoryt Chicxulub, uderzenie, które zmiotło dinozaury z powierzchni Ziemi. Miało to miejsce około 66 milionów lat temu. Takie eksplozje zdarzają się mniej więcej raz na 500 milionów lat. Wysokość meteorytu Chicxulub wynosiła 20 km, więc gdy dotknął Ziemi, mógł sięgać aż stratosfery. Można sobie lepiej wyobrazić te rozmiary, patrząc na pozostawiony przez meteoryt krater o średnicy 200 km. A kiedy zderzył się z Ziemią, uwolnione zostały miliony ton energii. Była to niewyobrażalna katastrofa. Spadły, tworząc gigantyczną chmurę pyłu i chemikaliów, która rozprzestrzeniła się po całym świecie. Pył ten miał bardzo cienką warstwę, ale ważył około 50 bilionów ton. Fala uderzeniowa przetoczyła się przez całą planetę, powodując kilka trzęsień Ziemi. Zaczęły wybuchać wulkany. Na całym świecie doszło do pożarów lasów, co uwolniło ogromne ilości sadzy i tlenku węgla do atmosfery. Ziemia została niemal oddzielona od Słońca przez kilka dni i na całej planecie zapanowała ciemność. Rośliny nie mogły produkować wystarczającej ilości tlenu, więc nie było czym oddychać. Temperatura na kontynentach i w oceanach spadła średnio o 10 do 32 stopni Celsjusza. Brzmi przerażająco, prawda? Nastąpiło wtedy wielkie wymieranie, w którym wyginęło wiele gatunków zwierząt. Zadziwiające, że Ziemia potrafiła się odbudować po takiej katastrofie. To wydarzenie stanowi granicę między erami mezozoiczną i kenozoiczną. Tak więc teraz ci, którzy zastanawiali się, jak niewielki meteoryt mógł doprowadzić do wyginięcia dinozaurów, pewnie już znają odpowiedź. Być może największa eksplozja w historii całej naszej planety nie była zderzeniem z meteorytem, ale z całą planetą. Stało się to wiele, wiele miliardów lat temu. Tea, jak nazwano tę hipotetyczną planetę karłowatą, rozbiła się o naszą Ziemię, uwalniając niebotyczną ilość energii. Ziemia wtedy błyskawicznie zamieniła się w gigantyczny pożar. I to właśnie ta kolizja doprowadziła do powstania Księżyca. Wszystko to brzmi dość przerażająco. Miejmy nadzieję, że my nigdy nie będziemy musieli być świadkami podobnych zdarzeń.